Witamy Was bardzo serdecznie. Madzia. Cześć. I Gosia. Dziś bardzo ważny odcinek, dlatego że w ostatnim czasie po zakupie biustonosza w moim sklepie często pytacie, co robię nie tak, że w domu nie potrafię tak włożyć tego biustonosza, żeby czuć ten komfort, który czułam, przymierzając go po raz pierwszy w kabinie. No właśnie, niby ubieranie biustonosza jest rzeczą prostą, tak Wam się wydaje. Czyli zapinamy, nie musimy nic wprowadzać, samo wejdzie, tak ładnie piersi wkroczą do misek, jednak tak się nie dzieje. Musicie poświęcić te 5 sekund swojego czasu z rana, żeby dobrze wprowadzić piersi do środka, do miski i zapiąć go na najluźniejszy. Jeszcze raz Wam przypomnimy te błędy, które popełniacie i też je pokażemy na macie. Pierwszą rzeczą, która jest najważniejsza, przechodzicie do zapięcia biustonosza na najluźniejszą haftkę i musi być ten obwód na środku Waszego kręgosłupa. Nie w połowie, nie gdzieś podciągany ramionczkami, że wówczas stanik, nie wiem, przepinacie na dwójkę, jeszcze tu podciągacie ramionczko do góry i wszystko jest nie tak. On musi być prawidłowo zapięty na najluźniejszą, na środek kręgosłupa, tak jak teraz. Następnie wprowadzamy całość piersi do środeczka, do miski, aby był początek i koniec równiuteńko z piersią. I następnie regulujemy ramionczka w taki sposób, aby nie spadały, ale też się nie wbijały. Bo co się dzieje, kochane, jeśli zrobicie tak, jak przed chwilką pokazałam? Zaraz Wam pokażę. Pierwsza i najważniejsza kwestia. Zapnę Cię, Madziu, na mocniejsze i pokażę, z czym przychodzą kobiety do mnie często po 2-3 dniach. Robią w ten sposób. Ja zaraz pokażę, co się z Madzią wydarzy. Zaraz Madzia będzie płakać. Już, zamiast się cieszyć. Ściska. Robicie tak, tak. Po pierwsze, zapinacie na dwójkę. Po drugie, podciągacie to gdzieś wysoko. Nie wiem dlaczego. Następnie podciągacie ramionczka wysoko. Później tak, schodzi ta miska w dół. Boczna część biustonosza wchodzi pod pachę. I tak, tu Wam uwiera. Tu Wam uwiera, obciąża część ramienną, a jeszcze część przednią, czyli klatkę piersiową. I to nie tylko zaraz po 2-3 dni po zakupie, ale też to robicie w momencie, kiedy użytkujecie stanik. Zamiast przepiąć się na dwójkę i znowu zsunąć biustonosz na środek kręgosłupa, kiedy się rozciągnie po jakimś czasie, to Wy sobie regulujecie to ramionczkami. Więc to jest podstawowy błąd, od którego musimy zacząć. I często, nawet jak przychodzicie do mnie na kontrol, bo macie jakieś wątpliwości, na Was bardzo proszę, żebyście się pojawiły w tym celu, żebym mogła Wam ten dyskomfort usunąć, przedstawić, przypomnieć, to dopiero jak jesteście w kabinie i robimy wszystko tak jak zwykle, o Jezu, naprawdę? To takie proste? No tak, takie proste. Tylko mając piersi, musicie wiedzieć, że niestety piersi same nie wejdą do miski, nie wprowadzą się. Musicie to zrobić jednym ruchem, ale konkretnym. Jeszcze raz go przypomnimy. Poczekaj, Madzia, z boczku teraz, nie? Czyli przytrzymujemy drut, wprowadzamy całość piersi, początek, koniec, wyrównanie, nic się nie wbija, nic nie podchodzi, nic się nie dzieje. I na tym polega ten element związany z Waszym dyskomfortem, niezadowoleniem. To jest pierwszy jakby i najważniejszy, najczęstszy przypadek, z którym do mnie powracacie, dzwonicie, piszecie, SMS-y wysyłacie, czy piszecie na Messengerze. Drugi, już bardziej rozbudowany, dotyczy Waszej wrażliwości skóry. Kochani, nie wszystkie materiały są materiałami delikatnymi, subtelnymi, których nie odczujemy zaraz po ubraniu. Bo niekiedy jest tak, że rzeczywiście coś ubieracie, o nie, nie, to nie to, albo okej, jest super, jest to, o co mi chodziło, bo się znowu sugerujecie czym? Oczami. Podoba Wam się stanik, przemawia do Was kolor i po prostu go kupujecie, mimo że materiał gdzieś nie do końca Was przekonuje. Co się dzieje ze skórą? No przede wszystkim mogą się pojawić odczyny alergiczne, bo macie na przykład nadwrażliwość skóry na jakieś tam elementy, czy powiedzmy sobie skład, który jest w danym biustonoszu, bądź też jest zbyt sztywny, ma jakieś elementy mało elastyczne, co powoduje, że jest taka sztywność, nie Madziu? I kiedy też nawet jak przymierzamy, nie? Są materiały delikatne, takie, których w ogóle nie czujesz na sobie, a niekiedy
Czujesz się spięta, nie? Zdecydowanie. Mimo, że dobrze leży. Dlatego właśnie ważne jest, żeby przy wyborze biustonosza, który chcecie nosić, chcecie czuć się komfortowo, warunkiem było to, jak się w nim czujecie i kilkukrotnie spróbowanie, jak się go de facto prawidłowo ubiera. Pytajcie 100 razy w kabinie, a nawet 1000 po zakupie, niż macie go nieprawidłowo ubierać i być niezadowolonym, bądź odłożyć do szuflady. Najważniejsze, słuchajcie, dla Margot, dla sklepów stacjonarnych, dla internetowego jest to, abyście ten biustonosz nosiły, żeby kształtował, wpływał przede wszystkim, kształtował waszą sylwetkę, ale wpływał na wasze zdrowie, na przepływ limfy. To jest dla nas najważniejsze, a nie kupowanie na zasadzie na oczy, bo mi się podoba, nieważne jak się w nim czuję, co się dzieje z moją skórą, ale o, ja go muszę mieć, 5 minut wytrzymacie, odłożycie do szuflady. Nie o to chodzi w stanikach. Stanik jest jednym z najważniejszych elementów, bo dzięki niemu czujecie się kobieco, cudownie, a przede wszystkim ma być jak wasza druga skóra. Więc na tym nam głównie zależy, aby wam ten element przypomnieć, pokazać i zobrazować. Więc dzwońcie, piszcie, komentujcie, a przede wszystkim łapki w góry. Czekamy na was, kochani, z waszymi komentarzami, zapytaniami, co jeszcze chcecie w tej materii wiedzieć, bądź w innej. Więc do zobaczenia, kochani, do zobaczenia, pa!